Start nowej możliwości zarabiania dzięki forum edukacyjnego o kryptowalutach Mister Porada oraz sprawdzam skuteczność gotowych setupów na wzrosty i spadki kryptowaluty dostępnej właśnie na naszym forum. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, a w dzisiejszym materiale jak co niedzielę spotkamy się po to, aby pokazać Wam to, z czego ja korzystam, czyli możliwości edukacyjne oraz możliwości korzystania z gotowych setupów na wzrosty i spadki kryptowalut, jakie dostajemy od naszych traderów z forum edukacyjnego o kryptowalutach Mister Porada. Pokażę Wam wszystkie sygnały, jakie mieliśmy w tym tygodniu. Porozmawiamy na temat nowej możliwości, którą będziemy mieli, do której będziemy mieli dostęp właśnie od jutra. Także w przyszłym tygodniu kolejne podsumowanie, może nie o tyle co kolejne, tylko nowe podsumowanie wraz z kryptowalutami. Mamy możliwość, będziemy mieli możliwość korzystania z pełnego automatu lub korzystania samodzielnie właśnie z tych gotowych setupów na indeksie niemieckim DAX. Jeżeli to Cię interesuje, jeżeli interesują Cię możliwości zarabiania w internecie, rynek kryptowalut i edukacja z nim związana, pełen automat możliwości zarabiania właśnie to, z czego my korzystamy, to zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi możliwościami. Nie zapomnij przybić dzwona, zostawić łapki w górę i lecimy z tematem. W ostatnich 2 tygodniach trwały testy naszej strategii, którą posługujemy się na forum edukacyjnym Mister Porada, gdzie uczymy się właśnie tej strategii. Trwały testy na indeksie niemieckim, na DAX-ie i właśnie dzięki wysokiej skuteczności, uwaga, 100%, 19 na 19 tradeów zakończonych było zyskiem, mniejszym, większym, ale zyskiem. I właśnie od jutra będziemy mieli możliwość korzystania z tej możliwości, zarówno autokopiowania, jeżeli ktoś nie ma czasu, może to sobie autokopiować, ponieważ sesja mamy 3 razy dziennie. Być może pracujesz, być może nie masz czasu na to, żeby samodzielnie wklikiwać, samodzielnie zawierać pozycje, więc osoby, które są na naszym forum, osoby, które mają aktywną subskrypcję, będą mogły z tego korzystać w pełni automatycznie. Także jutro zaczynamy nową możliwość zarabiania, będzie się działo i o tym właśnie również porozmawiamy sobie w przyszłym tygodniu, gdzie pokażę Wam również właśnie m.in. te zagrywki i jaka była ich skuteczność. Także jeżeli chcielibyście skorzystać z tej możliwości, o której mówię, czyli edukacja, plus gotowe setupy na wzrosty, plus teraz dochodzi DAX, plus sygnały na altcoiny, które w ostatnich tygodniach przynosiły od kilkunastu do nawet kilkuset procent zysku, naprawdę warto się z tym zapoznać. Oczywiście to jest moje zdanie, Ty możesz mieć inne, nie musisz się z tym zgadzać. Natomiast jeżeli to Cię interesuje i chcesz się zapoznać, to wbijaj na moją stronę łukaszpachowski.pl i w zakładce forum edukacyjne o kryptowalutach Mister Porada znajdziesz informacje oraz tutaj w podzakładkach skuteczność sygnałów, o tym porozmawiamy również za moment. Natomiast jeżeli chodzi o forum, tutaj znajdziesz link do rejestracji oraz pakiety i co w nich możesz dostać, czyli jaką wartość uzyskujesz, wykupując daną subskrypcję. Pierwszy pakiet za $200 daje Ci pełną edukację plus informacje ze świata kryptowalut, sygnały na altcoiny, również właśnie te, o których mówiłem. Drugi pakiet, druga opcja, jest to opcja grupy scalpingowej, o której również porozmawiamy za chwilę, o jej skuteczności. I opcja trzecia to jest połączenie tych dwóch właśnie możliwości, czyli za $350 zamiast za 450 masz właśnie te dwie opcje plus altcoiny, plus dodatkowo właśnie możliwość korzystania z gotowych setupów na DAX-a. I bonusy, jakie możesz ode mnie dostać, to jest bonus wysokości rabat do 13% wartości wykupionej subskrypcji. Jeżeli zrobisz to w ciągu 24 godzin, najpierw do mnie napisz po instrukcję, ja Ci powiem, w jaki sposób to opłacić, abyś dostał właśnie ten rabat. I drugi bonus, to jest bonus, myślę, że dużo bardziej wartościowy, podkreślam Wam to w każdym tygodniu, w każdym podsumowaniu, ponieważ macie możliwość korzystania również z gotowych setupów ode mnie, z których ja korzystam, o którymi dzielę się swoimi właśnie partnerami. Wczoraj kolejna analiza sprawdzona właśnie dla moich partnerów i o tym porozmawiamy jutro, w jutrzejszej analizie i myślę, że od tego tygodnia będę również stworzę kolejną zakładkę, gdzie właśnie będzie skuteczność moich zagrywek, z którymi dzielę się ze swoimi partnerami. Jeżeli chodzi o skuteczność sygnałów, o tych, o których będziemy rozmawiali za chwilkę, czyli tych średnioterminowych, długoterminowych, to za chwilkę Wam pokażę, jak to wyglądało. W tym tygodniu było ich mało, ale wszystkie zakończyły się w tym momencie
zaliczeniem take profitu, czyli zyskowne po raz kolejny czwarty tydzień z rzędu, czwarty albo piąty już nawet tydzień z rzędu. Jeżeli chodzi o scalping, w tym tygodniu mieliśmy tylko jedną sesję, ponieważ rynek jest taki bardzo powolny, jest mały wolumen, mało się dzieje. I jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj zaliczyliśmy w topę. Tutaj widać, że te akurat trzy osoby, które tutaj wypisałem, użyły za dużo MM, czyli za dużego procentu, ponieważ gramy maksymalnie 5%. Widać tutaj koledzy grupowicze zagrali większym procentem, przez co ponieśli większe straty. Także bardzo mi przykro, ja również na tym straciłem i to dosyć sporo, również zagrałem większym MM, a Ethereum poleciało w kulki, zrobiło nam psikusa, wybijając nam wszystkim 100%. Natomiast jeżeli chodzi o Bitcoina, to średni zysk tutaj był około 1% z tej właśnie sesji scalpingowej. Czyli jedna, można powiedzieć, z gorszych sesji, jakie mieliśmy w ostatnich tygodniach, ponieważ często one kończyły się, bicie 12-10% czy 13-5% wcześniej i te, które jeszcze tutaj nie wpisywałem wam również wcześniej, one również kończyły się najczęściej zyskiem. Wyniki wynikom nie są równe zawsze. Pamiętajcie o tym, że przeszłe wyniki nie są gwarancją przyszłych i o tym trzeba pamiętać. To jest rynek kryptowalut i tutaj również nam w topie będą się zdarzały. Natomiast odpowiednie zarządzanie ryzykiem nie doprowadzić się do tego, że mimo tego, że straciłeś przynajmniej raz, a trzy razy czy dwa razy wygrałeś, to po prostu i tak będziesz na plusie, a wchodząc z złym kapitałem, za dużym kapitałem, tak jak tutaj, no to potem trzeba to odrabiać przynajmniej dwoma sesjami, tak jak tutaj widzimy, minus 10%. Ok, przejdźmy sobie do sygnałów, jakie mieliśmy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o właśnie te sygnały średnioterminowe. Widzimy pozycje na wzrosty od 9150 do 9000. Mamy podane maksymalne ryzyko, mamy podany lewar, stop loss i take profity. I to było 16 o godzinie 20, pionową linię tutaj i mieliśmy wejście właśnie w tych poziomach. Widzimy, że cena doszła do 9080, czyli zakres naszego właśnie tutaj drugiego wejścia, zebrała siatkę i widzimy, że cena doszła do 9220, czyli zahaczyła pierwszy take profit, drugiego nie. Cena jest tutaj już zabezpieczona, kurs jest zabezpieczony, pozycja jest zabezpieczona, pozycja jest zyskowna. Mamy informację już, w jaki sposób również zagrywać na shorta, natomiast tego wam nie pokażę, ponieważ są to informacje, które po prostu nie mogę wam pokazać, ponieważ są to informacje wewnętrzne na naszym forum. Mamy informacje, jak zagrywać longa, jak zagrywać shorta, jeżeli chodzi o nowe sygnały. I tutaj również mieliśmy sytuację z Ethereum na wzrosty właśnie po tych spadkach, które tutaj mieliśmy, które nas powycinały. I widzimy również o godzinie 14 tego samego dnia, właśnie w tych poziomach, gdzie była cena. Oj, nie. Dobrze, tutaj też musiałem sobie postawić. O godzinie 14. Kurs był na poziomie 231, czyli zakres tutaj tej siatki 50%, maksymalne ryzyko 5%. I widzimy, że cena doszła do w tym momencie drugiego take profitu. Do trzeciego wczoraj doszła, czy nie? Do trzeciego jeszcze nie doszło. Do trzeciego zabrakło 10% właśnie wczoraj. Właśnie tym knotem tej strefa moja spadkowa, o której mówiłem właśnie w ostatniej analizie na moim kanale. I widzimy, że ładną reakcję tutaj mieliśmy spadkową. Także tutaj właśnie moi partnerzy dostali ode mnie propozycję, może nie odlecę propozycję, tylko moją informację, w jaki sposób ja będę zagrywał. I tutaj już zgarnęliśmy właśnie take profit, ponieważ również wyznaczyłem take profit, był na poziomie 233,50, 233,70, tak troszeczkę bezpieczniej i pozycja została już zabezpieczona i jest w proficie dalej, więc czekamy na dalszy rozwój sytuacji. To jest dodatkowy właśnie setup dla moich partnerów i widzicie, ja już tutaj 17 lipca o godzinie 10 rano moim partnerom wysłałem właśnie, skąd można zagrywać pozycję spadkową, także mogli grać tego longa od naszego tradera, a ode mnie dostali informację, skąd zagrywać pozycję na spadki. Mogli zagrać zarówno i na wzrosty, i na spadki Ethereum, i na tym podwójnie zarobić. Także dodatkowa wartość, dodatkowy bonus właśnie ode mnie dla moich partnerów. I kolejny setup, jaki dostaliśmy w tym momencie, on jest w grze, jeżeli chodzi o Bitcoina, właśnie z tych poziomów, które tutaj
Widzimy, mamy jeszcze jeden sygnał na Bitcoina, który jest właśnie już częściowo został aktywowany właśnie tym knotem. Niestety nie mogę Wam go teraz pokazać, ponieważ są tam informacje o take profitach, o wartościach, gdzie powinniśmy wchodzić w pozycję, a jest to informacja dostępna dla naszych grupowiczów, więc ten sygnał pokażę Wam po prostu za tydzień, jeżeli się zrealizuje lub jeżeli się nie zrealizuje, to również Wam go pokażę. Ok, podsumowując, mało sygnałów, widzimy, że rynek jest powolny, jest konsolidacja, mały wolumen, dużo się dzieje na Ethereum, natomiast na tych małych, powolnych ruchach również można zarobić, jeżeli się wie, w jaki sposób tradować. I właśnie do tego Was zachęcam, czyli do edukacji związanej z rynkiem kryptowalut, z rynkami finansowymi, ponieważ zawsze, w każdym momencie, gdzie macie internet, telefon czy komputer, możecie po prostu zarabiać. Jutro startujemy z nowym produktem, z nową możliwością. Obserwujcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, obserwujcie również mój profil na Facebooku. Tam również pokazuję Wam swoje informacje związane z zarobkami moich partnerów, a naprawdę te procenty są dużo, dużo lepsze niż, o dziwo, moje procenty, które ja generuję, ponieważ te osoby bardzo często nie wiedzą, jak wygląda, jak się porusza rynek kryptowalut, nie kombinują, a ja po prostu za dużo kombinuję, przez co po prostu paradoksalnie mniej zarabiam niż moi partnerzy z moich analiz. To jest śmieszne, ale ja się cieszę, że moi partnerzy zarabiają, także jest to na pewno również na plus. Ok, miłego weekendu Wam życzę, miłego tygodnia Wam życzę, do zobaczenia jutro w analizie, nowej analizie na Bitcoinie i na Ethereum. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piotr.